kobiety nie grają w gry, prawda? Nieprawda. Grają, chociaż mogłoby się wydawać, że kobiet graczek jest znacznie mniej niż tych o płci przeciwnej. To dość ciekawy fenomen, bo liczba kobiet oraz mężczyzn w prawdziwym świecie jest stosunkowo do siebie zbliżona. Jeżeli przyjrzymy się grom MMORPG, to sytuacja wydaje się być równie dramatyczna, ale tam zbadać to możemy w nawet jeszcze lepszy sposób. Czy w takim razie granie jest typowo męskim zajęciem? Co w takim razie jest tym czynnikiem, który sprawia, że kobiety mniej chętnie spędzają czas właśnie w ten sposób? Wszelkie oglądające nas kobiety, ostrzegam. Ten film tworzony jest przeze mnie, czyli faceta, i dopuszczam możliwość występowania u was zawrotów głowy, nadmierną ilością domysłów i uproszczonych prób zrozumienia tego zagadnienia również z waszej perspektywy. Spróbuj zrozumieć kobiety, mówili. Uda ci się, mówili. Trochę popytałem, poczytałem wypowiedzi kobiet i dla większości z nich granie w gry jest raczej mało atrakcyjną formą spędzania czasu. Powód, dla którego kobiety uznają granie w którąkolwiek odsłonę Battlefielda za typowo męskie, jest ten sam, co w przypadku doboru filmu. Raczej rzadko na ich liście pod tytułem "Umrę, jeżeli nie zobaczę" umieszczają Ironmana czy Szybkich i Wściekłych. Czyli jaki to powód? Ludzie po prostu lubią się utożsamiać z tym, co oglądają, co czytają albo czego słuchają. Nie próbuję oczywiście sugerować, że żadna kobieta nie chciałaby mieć super, cyber, ultra, mega pancerza oraz nadludzkiej siły, ale archetyp mężczyzny wojownika jest znacznie głębiej zakorzeniony w kulturze oraz naszej świadomości. Gry MMORPG w swojej nazwie zawierają człon RPG, który oczywiście wskazuje na tytuł, w którym to wcielamy się w pewną rolę. Czy to potężnego krasnoludzkiego woja, zwinnego łucznika lub władającą żywiołami czarodziejkę. Z tym, że właśnie paradoksalnie w tą czarodziejkę wcale nie chce się wcielać zbyt wiele kobiet. W krasnoluda też nie, ale to już chyba o wiele bardziej zrozumiałe. Zazwyczaj robią to mężczyźni. No ale przecież widujemy w WoWie, Ionie albo Guild Warsie wcale nie mało żeńskich postaci. Oczywiście, że tak, ale większość graczy przyzwyczaiła się do faktu, że najprawdopodobniej są to faceci grający kobiecą postacią. Niemniej jednak, nawet podświadomie traktowane są one w nieco uprzywilejowany sposób. Pojawił się nawet spór oraz fala krytyki związana z tym, że niektórzy mężczyźni decydują się na grę kobietą. Chyba najbardziej przeszkadzał ten fakt osobom, które w głębi ducha liczyły na ciekawą znajomość z płcią przeciwną, chociażby w grze. Było wiele historii, w których to relacja, która wytworzyła się pomiędzy mężczyzną a inną bohaterką, okazywała się tylko formą trollingu albo nawet wyłudzania przedmiotów przez drugiego faceta, próbującego tylko udawać kobietę. Jak się okazuje, rozpoznanie tego, kto siedzi po drugiej stronie, nie jest wcale takie piekielnie trudne. Powstały nawet badania w tej sprawie, którymi zajęły się amerykańskie uczelnie. Concordia University, Colorado State University, Syracuse University, Hofstra University oraz University of Toronto, czyli uczelnia kanadyjska. Doświadczenie polegało na zbadaniu zachowań obu płci w grze MMORPG, a dokładniej w World of Warcraft. W doświadczeniu wzięło udział 375 osób. Przyglądano się ich interakcjom z innymi graczami, stylowi gry oraz funkcjonowaniu w wirtualnym świecie. Spośród wszystkich mężczyzn, którzy wzięli udział w eksperymencie, 23% postanowiło grać kobietą. Na granie postacią męską zdecydowało się jedynie 7% kobiet. Porównano zachowanie przedstawicieli obu płci. Szczególną uwagę badaczy zwrócili mężczyźni grający kobietami. Okazało się, że znacznie częściej używają oni emotek, pisali w pieszczotliwy sposób, dużo częściej skakali, cofali się, stali z dala od drużyny. Typowa stworzona przez nich postać to dziewczyna o delikatnych rysach twarzy oraz długich, często lokowanych włosach. Dla kontrastu, zachowanie w wirtualnej rzeczywistości prawdziwych kobiet nie odbiegało raczej w znacznym stopniu od ogólnie przyjętej normy. Faceci to kiepscy aktorzy. Przynajmniej jeżeli próbują w wierny sposób odgrywać postać kobiety. No dobra, przeciętny Kowalski radzi sobie z tym kiepsko, bo w sumie na srebrnym ekranie widzieliśmy już świetne popisy aktorskie w tym wydaniu nieraz. Część mężczyzn grających kobietami świadomie lub podświadomie zaczęła próbować zachowywać się jak kobieta, robiąc to na podstawie stereotypów. Kobieta jako niezwykle wrażliwa, przesadnie emocjonalna i nie mogąca usiedzieć na jednym miejscu istota. To ostatnie jest trochę krzywdzące, prawda?
Faceci lubią patrzeć na ładne kobiety, a zważywszy na fakt, że obecne modele postaci, które próbują nam wcisnąć projektanci gier, mają znacznie uwypuklone cechy fizyczne i skąpe ciuszki, zwłaszcza gdy spojrzymy na azjatyckie produkcje, to wizja sterowania taką postacią, a co za tym idzie patrzenia na nią przez większość czasu, wydaje się być atrakcyjna. Ale kobiety znacznie rzadziej decydują się na granie męskimi postaciami. Czyżby nie działało to w drugą stronę? Postacie żeńskie w niektórych aspektach gier masowych mają o wiele łatwiej. Nawet biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę po drugiej stronie nierzadko siedzi facet. Ale można mówić także o szczęściu w nieszczęściu. Czasami ciężko jest opędzić się od adoratorów, wirtualnych romantyków i amantów obiecujących złote góry, co potrafi wiązać się z konkretnymi korzyściami. Na przykład łatwiejszym dostaniem się do gildii, do teamu, znacznie większą szansą na wpłynięcie na decyzję innego gracza, a być może nawet uwiedzenie i zmanipulowanie? Prawdziwa nawałnica zaczyna się, gdy gra wyposażona jest w czat głosowy, tak jak chociażby w Counter-Strike'u, a kobieta faktycznie okaże się być kobietą. Gdy tuzin facetów usłyszy damski głos, zaczynają się prawdziwe tańce godowe. Okazuje się nagle, że gracze Counter-Strike'a to najbardziej pomocni ludzie na świecie i każdy z nich mógłby z powodzeniem założyć fundację charytatywną. Historia prawdziwa, która działa się na moich oczach. To jest akurat oczywiście kwestia względna. Niektórym kobietom taki stan rzeczy odpowiada, natomiast nie znam absolutnie żadnej, która byłaby zadowolona ze stereotypów, a przecież to również bardzo powszechne zjawisko. Kiedy kobieta zawita w cudzysłowie w męskim świecie, to nie do końca traktowana jest poważnie. W końcu jak dziewczyna miałaby położyć faceta w PvP? Jak mogłaby znać lepsze spoty do farmienia golda? Jakim w ogóle cudem potrafiłaby ściągnąć kogoś z AWP na noscope'ie? Pewnie nieraz jeszcze byście się zdziwili. Są wśród oglądających jakieś graczki? Dajcie znać, jak to wygląda z waszej perspektywy. A ja już się z wami żegnam, mówił do was Fangotten. Hej!